Siema, ja jestem Krespion, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj nagram dla was pierwsze Q&A. Niedawno wstawiłem post na społeczności, o ten tutaj, który widzicie, i tam zadawaliście pytania odnośnie Q&A. Chciałem podziękować Kaniu za ten gameplay w tle z 8 sezonu. Pytań razem było 8 i jeszcze jedno z podfilmem turnieju dla widzów. A jeżeli chcesz, żebym nagrał odcinek 20 faktów o mnie, to zostaw subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę. Dobijemy 35 łapów w górę i robię odcinek z faktów o mnie. I napisz komentarz, co by mogło być do wygrania na turnieju widzów, który odbędzie się już 27 czerwca o godzinie 18 w sobotę. A ja już nie przedłużam i zapraszam was do pierwszego pytania. Więc pierwsze pytanie od Mikona brzmi: co cię skłoniło do nagrywania na YouTube? Wyglądało to tak, że pomyślałem sobie, co się stanie, jak wstawię filmik na YouTube. Więc wstawiłem filmik na YouTube, to był filmik z Fortnite'a i się nazywał Moja Szafka w Fortnite. Zdobył on ponad 200 wyświetleń w tydzień, więc stwierdziłem, że to jest dobry znak, żeby nagrywać dalej. Więc wstawiłem drugi filmik z gameplaya. Potem wstawiłem drugi gameplay. Przyjęły się nieco gorzej od szafki, ale miały po 100 wyświetleń w 2-3 dni. Potem nagrywałem więcej i jakoś tutaj jestem. Dobra, więc kolejne pytanie od Michała brzmi: czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz na ty? W skrócie mówiąc, tak. Nawet chyba od samego początku. Kolejne pytanie jest od Gania: do ilu planujesz ciągnąć swój kanał na YouTube? Do ilu planuję, to myślę, że dopóki po prostu mi się to nie znajdzie, nie będę mieć z tego fanu. Kolejne pytanie brzmi: masz jakieś zwierzątko? Mam dwa kotki, jeden jest rasy syberyjskiej, a drugi jest majkunem. Kolejne pytanie: czy pokażę stanowisko i kiedy pokażę twarz? Co do stanowiska, nie mam jakiegoś wypasionego za 30 tysięcy złotych, ale za trochę mam. A kiedy pokażę, to na razie nie mam czym nagrać. Jak się spytasz, czy telefonem, to pomyśl sobie o jakości. A drugie pytanie od Zambielku: kiedy twarz? Twarzy na razie nie planuję pokazywać, może kiedyś uda. Tego pytania ogólnie się nie mogę doczekać od Skribiego. Ile masz IQ? Ile mam IQ? To zaraz zobaczymy. Test na IQ. 6.5 hours later. Wyślij SMS-a na numer 91900 o treści ag.iq. A tak serio? Myślę, że z 70. Dobra, kolejne pytanie od Micha to: kiedy Minecraft? Minecrafta na razie już nie gram i nie planuję go na razie robić. Był parę razy na kanale, nawet więcej, ale tak jak mówiłem, raczej nie nagram, bo nie gram już. Dobra, więc teraz już przedostatnie pytanie od Duxora. Od kiedy nagrywasz? Ten kanał założyłem 21 marca 2019 roku. Miałem jeszcze drugi kanał, który założyłem 12 września 2014 roku. Więc na tym kanale praktycznie nagrywam od roku. I ostatnie pytanie od Hyperiona: czy jesteś za JD? Myślę, że jestem za JD. Dobra, więc powiedziałem już wszystkie pytania, które mi zadaliście. Nie zapomnij napisać w komentarzu, co byś chciał wygrać na turnieju widzów. Ja ci przypnę serduszko. Więc do kolejnego odcinka. Siema.